Zgodnie z zapowiedzią kontynuujemy nasz cykl spotkań w działach, żeby pokazać Państwu, jak one pracują. Dziś przewrotnie mógłbym Państwa zaprosić na bok, bo ten bok to nasze biuro obsługi klienta, zatem dla nas to front. Zapraszam zatem Państwa dziś na nasz front, bo to tu Państwo pierwszy raz przychodząc do nas możecie usłyszeć, co można u nas załatwić. Wodociągi to nie tylko dostawa czystej, zdrowej wody czy oczyszczanie ścieków, ale relacje z naszymi klientami. Okazuje się, że około 40 tysięcy Bydgoszczan przychodzi co roku załatwiać różne sprawy. W przeszłości warunki do obsługi naszych klientów były niestety fatalne i jedno z pierwszych działań, jakie podjęliśmy, to było stworzenie miejsca i zorganizowanie biura obsługi klienta, aby mieszkańcom stworzyć najlepsze warunki do załatwienia tych zwykłych spraw. Biuro obsługi klienta zostało zbudowane w 2004 roku, przez zorganizowaliśmy funkcjonowanie biura w taki sposób, aby mieszkaniec Bydgoszczy przyszedł do wodociągu raz, jeden jedyny i załatwił sprawy, które ma, żeby nie musiał wielokrotnie wracać. I to działa już 13 lat. Czym się konkretnie zajmujemy? Przyjmujemy wszelkiego rodzaju korespondencje, w tym wnioski dotyczące działalności prowadzonej przez spółkę, reklamacje oraz oferty przetargowe. Jeżeli chodzi o rachunki, jakie są wystawiane, jeżeli są jakiekolwiek uwagi, to staramy się je wszystkie wytłumaczyć i wyjaśnić. Przekazujemy również informacje na temat usług świadczonych przez naszą spółkę. Również zajmujemy się sprawami windykacyjnymi oraz świadczymy doradztwo techniczne, między innymi w zakresie podłączeń nieruchomości do sieci wodno-kanalizacyjnej. Podłączenie do miejskiej sieci wodociągowej należy rozpocząć od wystąpienia do naszej spółki o określenie warunków przyłączenia. W tym celu inwestor powinien wypełnić druk wniosku o wydanie warunków technicznych, który to zawiera niezbędne dane zarówno o inwestorze, jak i o danej inwestycji. Wniosek ten można złożyć osobiście w biurze obsługi klienta, przesłać pocztą lub drogą elektroniczną. Rozpatrzenie wniosku o wydanie warunków technicznych załatwiamy maksymalnie w 30 dniach. Po otrzymaniu warunków technicznych należy opracować projekt budowlany. W tym celu właściciel nieruchomości dokonuje wyboru projektanta, który posiada uprawnienia w zakresie branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Projekt ten musi potem uzyskać wszystkie wymagane prawem uzgodnienia i decyzje. W wniosku tym znajdują się niezbędne dane zarówno o inwestorze, czyli adres zamieszkania, adres do wysłania faktury, dane dotyczące inwestycji, a więc gdzie znajduje się działka, ulica, numer geodezyjny działki, powierzchnia działki, co ma być tam budowane, czy budynek jednorodzinny, pawilon, czy duży budynek wielorodzinny. Po pozytywnym odbiorze wykonanego przyłącza inspektor przygotowuje protokół odbioru technicznego, który jest podstawą do podpisania umowy na dostawę wody. Chcąc maksymalnie ułatwić proces przyłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej, bydgoskie wodociągi już od 2014 roku oferują kompleksową usługę zaprojektowania i wykonania przyłącza. Dostarczanie wody klientom odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy. Umowę możemy zawrzeć z osobą, która posiada tytuł do nieruchomości lub korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym. Jeżeli ktoś na przykład kupi nieruchomość i chciałby sobie zapewnić dostawę wody, wówczas oczywiście zawieramy umowę na czas nieokreślony. Jeżeli jest to budowa domu, to klient ma prawo wyboru i wówczas zawieramy umowę na czas określony, na taki, jaki trwa budowa. Po wybudowaniu domu umowy zostają automatycznie przedłużone na czas nieokreślony. Wszystkie druki mamy tutaj dostępne w naszej siedzibie, bądź są dostępne na stronie internetowej. Umowy zawierane są tutaj u nas w biurze lub na życzenie klienta przesłane na wskazany adres. Wodomierz ogrodowy montuje się na podstawie wydanych przez spółkę warunków. Przed przystąpieniem do prac należy złożyć stosowny wniosek w biurze obsługi klienta lub też pobrać go na stronie internetowej naszej spółki. Warunki techniczne określają sposób i miejsce montażu wodomierza.
po wykonaniu stosownych prac na terenie nieruchomości należy złożyć wniosek o odbiór tego wodomierza. Na miejsce przyjeżdża do Państwa inspektor techniczny, który dokonuje plombowania wodomierza i od tego momentu, po podpisaniu stosownego aneksu do umowy, następuje rozliczenie ilości wody bezpowrotnie zużytej na podlewanie terenów zielonych. Świadczymy usługę polegającą na kompleksowym montażu wodomierzy ogrodowych. Obejmuje ona przygotowanie podejścia pod wodomierz, montaż tego wodomierza i plombowanie. W ubiegłym roku podpisaliśmy umowę ze Związkiem Głuchych i na tej podstawie mamy dostęp do tłumacza języka migowego i wszystkie te osoby, które posługują się tym językiem, możemy obsłużyć. Staramy się cały czas być aktywni, rozpoznawać, jakie to mieszkańcy mogą mieć jeszcze nowe oczekiwania, nowe wymagania. Dlatego co roku specjalistyczna firma przeprowadza badania ankietowe, aby ocenić, co jeszcze możemy poprawić w naszych relacjach do mieszkańców. Mieszkańcy Bydgoszczy w ostatniej ankiecie ocenili pracowników Biura Obsługi Klienta Miejskiego Wodociągu na dobrą czwórkę. Pozytywnie ocenili umiejętności merytoryczne, sposób kontaktu, przejrzysty, klarowny sposób przekazywania informacji i komunikatów.